Cześć, z tej strony Adam. Cześć, Karol. Witamy na kanale Auto Discover. Jesteśmy w Jędrzejowie, w warsztacie u Radziejewskich i pokażemy Wam dzisiaj trzy bardzo ciekawe samochody. Pierwsze? Tak. Po naszej lewej. Pierwsze po naszej lewej, po Waszej prawej. To będzie Audi, nie jakieś zwykłe czterocylindrowe, tylko fajny model, bo to jest SQ5. I uwaga, ten samochód został sprzedany w trakcie transportu i postanowiliśmy go tutaj przywieźć do warsztatu i naprawić profesjonalnie. Samochód jest uszkodzony z boku i zaraz sobie do tego przejdziemy, ale na wstępie powiemy parę słów o zderzaku. Zderzak się składa z trzech elementów, tak? I każdy można kupić osobno? Dokładnie. Tylko problem jest taki, że jak będziecie mieli jeden rozbity, a w tym elemencie akurat jest lampa boczna. Tak, boczna, no to trzeba albo naprawiać, albo zaklejać, albo wymieniać na drugi. No i tu pytanie do Ciebie. Czy Wy na przykład u siebie w warsztacie zrobilibyście na przykład spawanie takiego elementu? Wiesz co, my bezpośrednio tego nie robimy, oddajemy firmie, która się zajmuje klejeniem zderzaków. Z prostej przyczyny, często pod tym odblaskiem jest to duża dziura, może tak powiedzieć, dokładnie. I chodzi o to, żeby to zrobił ktoś bardzo dobrze, profesjonalnie, żeby to później nie pękało. Ogólnie nie jesteśmy zwolennikami takich klejeń, bo jest szansa, że to wyjdzie. Natomiast jak zrobi to ktoś naprawdę dobrze i się zajmuje tylko i wyłącznie zderzakami, wie jakie to jest tworzywo, czyli oznaczenie tych tworzyw, a jest ich masa, no to wtedy zrobi to dobrze, my tylko liźniemy tak naprawdę wykończeniowo i lakierujemy i nie ma problemu i wygląda to wtedy jak Europa. A jest problem z tymi zderzakami płótnie? Jest. Zdecydowanie jest takie tworzywo, które nie bardzo chce się kleić, ono się nie topi jak plastik i po prostu nie łączy, więc no, trzeba mieć na to dobry sposób albo technologię, która pozwala to kleić. Przy superkarach jest tego coraz więcej, więc pewnie się pojawią warsztaty, które się specjalizują tylko w purze właśnie pod kątem takich aut nieco droższych. Czyli nie klei się jak bajera z laską na randce taką z Instagrama czasem, co trochę za bardzo zdjęcia przekłamała. Ten element będzie do lakierowania pewnie? Tak, ja oznaczyłem Wam, zrobiłem też dużo zdjęć, jakichś dodatkowych uszkodzeń poza uszkodzeniem faktycznym, dla którego to auto było scałkowane, no bo jak wiadomo ze Stanów większość jest scałkowana, chociaż czasami nie wiemy my dlaczego, bo uszkodzenie jest de facto duże. Natomiast no wiadomo, że auto przyjeżdża ono albo w transporcie, albo już przez użytkownika wcześniej ma jakieś otarcia, ryski i tym podobne rzeczy. I ja to też zaznaczam, no bo naprawiając jedną stronę, jeżeli klient zdecyduje się na uzupełnienie tych wszystkich rzeczy, które mamy na aucie, tych wad lakierniczych, no to je usuwamy. Jak nie, no to żeby on był świadomy, że to było już jak auto przyjechało, a nie stało się to u nas w warsztacie. No, choćby nawet, o, można dla przykładu dać taki odprysk tutaj, tak? Dokładnie. Dwa, trzy odpryski i to nie powstało tu, bo to nie jest świeże. A dwa, no, klient, powiedzmy esteta, powie, balujcie całą maskę. No da się to zrobić, tylko jak on później nie nałoży na to folii PPF, to będzie miał za 2-3 miesiące znowu. Dokładnie, tym bardziej, że te 2-3 widać, a jak zaczniemy myć i szlifować, to zaraz wyjdzie, że tych skaz jest dużo, dużo więcej. Dlatego pewnie nie lakierował całej maski. Zawsze jest opcja zaprawki tak zwanej, tak? 6 cylindrów w układzie V. Bagnetu nie ma, jest natomiast widać, że płyny są, bo jest płyn chłodniczy. Złom ze Stanów. A wydaje się, że jeździ. A wydaje się, że jeździ i zaraz go chyba nawet odpalimy. Ale to ciekawe, tutaj widać rozpórkę, patrz. Są dwie rozpórki po przekątnej i jest jeszcze jedna. Tak. Czyli masz raz, dwa, trzy rozpórki, nie? Jest tu potencjał na to, że coś może drzemać, chociaż auto nie szokuje jakimś stylistycznie, że jest bardzo tą wersją taką najmocniejszą. A jest faktycznie, tak? A jest, no, bo nie ma było, RS, no. Więc jak najbardziej. Poprzedni model, poprzednia generacja wydaje mi się bardziej szokowała stylistycznie. Tam nieco mniej, ale to może dla niektórych jest atut. Dlatego klient kupił. Tak, ja powiem szczerze, moja żona użytkuje SQ5. Mamy wyposażenie Prestige z pneumatyką, wentylowanymi fotelami i wyświetlaczem head-up. I powiem, że na tym zawieszeniu pneumatycznym to robi mega robotę, bo jak samochód się obniży, on się bardzo dobrze trzyma drogi. Zresztą tu jest fajny rodowód, bo samochód dzieli platformę z Macanem. No dokładnie. Z Porsche Macanem. Z tą różnicą, że tutaj mamy 8-biegowy automat, a w Porsche'ach były skrzynie dwusprzęgłowe, nie? Więc nawet bardziej przyjemnie zmienia biegi. Fajna poczwórna końcówka układu wydechowego bez poczwórnego układu wydechowego. Znaczy te rury są skierowane niestety w dół, a tu mamy atrapę. Natomiast czego ja nie mam w samochodzie, to nie mam tego i bardzo bym chciał mieć haka.
Przełóż, no. Fajnie tu, kurczę. Ciekawe, czy to jest aftermarket, czy to oryginał w ten sposób? Raczej aftermarket, bo wydaje mi się, że powinien być chowany, tak jak jest w BMW. W europejskich tak, natomiast Amerykanie się nie pierdzielą tu. Z... Chyba, że masz większe doświadczenie z autami ze Stanów, więc może tak być faktycznie. Natomiast no, ja bym to... No nie wygląda patrząc to, to nie? Na nasz europejski standard, to nie wygląda, nie? No nie wygląda, nie wygląda. No tak, w Europie mamy chowane fajnie haki, natomiast w większości amerykańskich takie coś pewnie by było za ślepką tutaj, nie? Dokładnie. Czyli za... Tym bardziej, że oni mają jeszcze ten standard haków na te większe przyczepy, tak? Dobrze kojarzę? Tak, tak, tak. No, więc on może być typowo pod Amerykę, tak jak mówisz. No i znowu z uszkodzeń niezwiązanych ze Szkodą mamy otarcia zderzaka, czy wymiana no, oświetlenia, które mamy tutaj w zderzaku. No, czyli kolejny element do lakierowania, ale największe uszkodzenie jest z boku. Tak, jest to z boku. Auto dostało centralnie w drzwi. I może to się wydawać jakoś dużo tak naprawdę, ale jak zdejmiemy drzwi, to okazuje się, że oberwał próg. Wszystko pytanie, co będzie pod fotelem, bo istnieje ryzyko, ale niskie, że mamy coś z podłogą przywichrowane, ale myślę, że nie na tyle, co by wymagało jakiekolwiek naprawy czy lakierowania wewnątrz. Po rozmowie też z Wami, z klientem, stwierdziliśmy, że wymieniamy tutaj części na nowe z ASO, wiadomo, jedne drzwi, drugie drzwi. Po szykcie progu też, tak? Tak, po szykcie z progu razem ze słupkiem A, bo on też jest tam uszkodzony, więc dobrze by było, jakby ono było nad zawiasem. Ja to już konsultowałem z kolegą Dominikiem, który się zajmuje częściami u Was, żeby to było właśnie słupek A, słupek B. I myślę, że samo po szykcie wystarczy, resztę wyciągniemy i tak naprawdę po szkodzie nie będzie śladu, bo auto nie jest tak naprawdę dużo uszkodzone. Gorzej by było, jakby to nie był SUV. Podejrzewam, że przy tym uderzeniu. Wiem, że było wysoko, to ta siła inaczej się zupełnie rozłożyła, nie? Dokładnie. Nie martwcie się, to nie jest ze środka woda. Zobaczcie, jak są skonstruowane drzwi. One ochraniają też próg, co jest spoko, bo wsiadając do samochodu nie ubrudzicie sobie nogi po prostu. No oczywiście też pirotechnika, tak? Mamy całą pirotechnikę, jeśli chodzi o przód. Mamy wybitą, tylko kurtynę z lewej strony i fotelu z lewej strony. Natomiast przód, deska, wszystko jest całe. Ogólnie fajna Szkoda. Ładny kolor w ogóle tego samochodu, nie? Panorama. No, te niebieskie robią robotę. Zobaczmy. Jeszcze ta bagażnika, bo tu też... Tutaj mamy wrzucony zastępczy akumulator, bo nowy już czyli już ma dwa czeka. Akumulatory, albo nie, trzy. No. Ten jest akurat nasz, po to, żebyśmy mogli odpalić furę. Ale widzę, że tu jakiś zwierzaczek jeździł. Jakiś opost. Opost amerykański. Ja myślę, że to jest standard, że Amerykanie mają oposty. Nie wiem, czy standard, ale estetami co do, wiesz co, posprzątania samochodu, to jak wiesz, oni nie są. No nie jestem, nie są, aczkolwiek lepiej, że jeździł w bagażniku niż na siedzeniu, nie? Dokładnie. No to co, tu jest jeszcze dojazdóweczka, proszę bardzo. Nowy akumulator czeka z worka, czyli uszkodzony też był wybity pirotechniczny czujnik. Jak zwał, tak zwał. Jest już on do założenia nowy. Obeszliśmy to kabelkiem i można odpalić auto. Jak ktoś nie wie, no to często na klemie tutaj mamy zabezpieczenie, które w momencie uderzenia ono zostaje wybite, przerywa nam obwód plusa i nie możemy odpalić samochodu, nie ma prądu. Dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa, oczywiście. To chodzi o to, żeby nie było prądu, żeby się auto nie zapaliło albo coś takiego, no ale ominąć to bardzo prosto można, znaczy przewód zworkować i już mamy to zrobione, natomiast oczywiście to idzie do wymiany na nowe, żeby znowu to zabezpieczenie było w razie w drugiej kolizji. No ale wiecie, też ta zworka robi to, że czasem nie ma, kupując auto, nie macie statusu Runner Drive, tak? No tak, no może tak być, ale to może i lepiej, bo jakby byłoby chłodnice uszkodzone. Oczywiście, nie, no to wszystko zależy się od uderzenia i tego, jak macie informacje na temat motoryzacji i tego, co się dzieje po wypadku w daną część pojazdu, więc można czasem zaryzykować bez statusu Runner Drive, jeżeli wiemy, że uderzenie jest z boku, no i prawdopodobnie jest to wybite, a zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, macie tu zworkę właśnie, która jest przy akumulatorze, przy klemie montowanej. Ta widać, że jest wybita, po prostu ta część, która tu jest, wybucha i przerywa obwód. Nowa z ASO po numerze VIN jest zamówiona, montujesz, wtykasz wtyczkę i działa. To co, idziemy zobaczyć pozostałe dwa bardzo fajne, ciekawe samochody, grube. Jeden z nich będzie dla Krzycha z YouTube'a znanego, ale nie możemy powiedzieć, wy zgadnijcie, piszcie w komentarzach, który Krzychu kupił ten samochód, bo nie każdy Krzychu musi jeździć BMW. Albo nie każdy właściwie BMW ma na imię Krzychu. No tak. Co? Kurczę, mówią, że złom ze Stanów i nie odpala. A tu proszę. Nie no, fajnie chodzi ten silnik.
Nie, no ten silnik naprawdę fajnie wygląda, to już jak taki typowy supercar. Mamy tu kerwotę C8, a w zasadzie dwie troszeczkę inne, bo jedna cabrio, druga targa. Tak. I pytanie w komentarzach, która jest krzycha? Właśnie, która jest krzycha, to jak wprawne oko zauważy albo obserwuje nasz warsztat, to może się dowie wcześniej. Nie ma odpowiedzi, już pewnie nie znajdziecie, ale jak ktoś ogląda nas na bieżąco, tak, to pewnie będzie wiedział, więc piszcie w komentarzach. Auto z silnikiem V8. Z tyłu. Z tyłu. A w zasadzie nie z tyłu, a centralnie. Centralnie, czyli tak jak to wszystkie superkary, Ferrari, Lambo. No nie Porsche, tak? Nie Porsche, chociaż były tam jakieś Porsche'awki. Carrera GT miała silnik, tak, na tyłu. Słynna, z Paulem Walkerem. Auto świeżutkie, bo to jest 2022 końcówka. Bardzo niewiele uszkodzone jest zawieszenie z prawej strony. Myślę, że całe. Nic konstrukcyjnego tutaj nie mamy. Elementy nawet z tworzywa, bo to auta, korwety są z tworzywa. Są uszkodzone, ale nie wymagają one żadnej wymiany. Reflektor tak samo, wszystko jest tutaj na miejscu, wszystko się trzyma. Kwestia tak naprawdę odświeżenia lakierniczego, jeśli chodzi o elementy, które ucierpiały. No i wymiany zawieszenia z prawej strony. Korweta bardzo fajnej wersji, bo 3LT z pakietem Performer. Obie tak naprawdę. Czyli mamy podnoszony przód. No, czego chcieć więcej? Większych felg. Większych felg, ale większe felgi są w wersji Z06. A do jednej z tych korwet na pewno siądą większe koła. No raczej inaczej, to koło moim zdaniem ma ładniejszy krój od tego koła, jak już mam być szczery. No też tak twierdzę. Więc jakby tak, no jakby inaczej, ale i tak jest ocal za małe, nie? Bo no, Ja uważam, że tak, oczywiście jeśli chodzi o design, no to jest kwestia gustu, ale masz rację, tam to też mi się bardziej podoba, ale ten samochód seryjnie, brakuje mu tego koła. Moim zdaniem jak będzie to ocal albo nawet dwa aftermarketowe koło, no to będzie wyglądało przepetarda. Tak, no Z06, bo już te są w wersji Z06, to już mają większy rozmiar koła. Jak kupować Corvette, Adam, to w jakiej wersji, z jakim pakietem? Jak dla mnie Corvette tylko i wyłącznie minimum 2LT, minimum, jeżeli mówimy o wyposażeniu. Najlepiej 3LT, bo mamy tu już deskę przeszytą skórą, mamy kontrastowe nici można dobrać, bo tych opcji tak naprawdę customizacji w Corvette w tym modelu w C8 jest dużo więcej niż było w C7. Tam były też wersje 1, 2, 3LT. Tutaj uprościli, bo te modele to są Stingray i jak już weźmiemy pakiet Performance, to już mamy taką, jak wcześniej był Grand Sport. Tak. Czyli ta wcześniej bazowa Stingray po prostu miała inny dyfer, nie to zawieszenie takie sportowe i tak dalej i ona taka była bardzo kanapowata. A tutaj jak weźmiemy zwykłą Corvette, dołożymy do niej już pakiet Performance, to mamy tak jakby takiego wcześniejszego Grand Sporta, czyli mamy bardzo dobre zawieszenie, dobrze prowadzący się samochód. Jedyne co, to ja bym osobiście dołożył, bo auto jest dość niskie i akurat ten ma podnoszony przód, bo to dużo daje, bo można wjechać wtedy faktycznie na krawężnik. Ja wiem, że może się to rzadko zdarza, bo te auta raczej weekendowe i tak dalej. No ale są progi zwalniające, różne tego typu rzeczy. Tak. Drogi w Polsce coraz lepsze i naprawdę nie mamy na co narzekać, ale jeszcze się zdarzają mniejsze tam drogi, które pozostawiają wiele do życzenia, nie? I co ciekawe, jak jest podnoszony przód, to jak jesteśmy w danej lokalizacji, podnosimy przód, to nas pyta nawigacja, czy chcemy zapamiętać tą lokalizację. I wtedy jak podjeżdżamy w to miejsce, po GPS się widzi i podnosi nam z automatu przód. Czyli na przykład mamy trasę do domu, która obejmuje kilka progów zwalniających i jak zapamiętamy to w nawigacji, to potem przed każdym progiem sama się już będzie podnosić. Ciekawi mnie, jak to działa w praktyce, może się będzie okazja przekonać, jak auto zostanie naprawione, a dużo tu nie ma, kwestia tylko części, tak? Części niestety ze Stanów albo stety, kwestia niestety czas tak? Bo pieniądze to, okej, nie są jakieś tragiczne. Są tragiczne i dostępność też nie ma problemu z tego, co rozmawialiśmy, tylko po prostu czas, musi to przypłynąć za oceanu. C8, zanim trafiły te dwie do nas, to po Jędrzejowie jeździ z europejskiej dystrybucji. Z niemieckiej, tak, no jak tak zał. Chodzi mi o, że europejska dystrybucja. Kupił ten klient, nasz znajomy, który jeździ po prostu po Jędrzejowie tym samochodem. Nawet ją w ogóle okleił, barwy amerykańskie i tak dalej. Ale ty masz stary dwie, więc wiesz. Ale jeszcze nie moje, a dlatego też tak dopytuję w tym odcinku o te korwety, bo nas korci mocno ten samochód, żeby go kupić. Jest coś, co nas urzekło w tym aucie, szczególnie jak zobaczyliśmy w ogóle na żywo. Będziemy mogli przeprowadzić naprawę też, więc będziemy wiedzieli,
jak się z tym obejść, jakie, jakie uszkodzenie do nas będzie przemawiało. Myślę, że na pewno będziemy obstawiać cabrio, bo to nas, znaczy, no nas urzeka. Co prawda nie widać silnika, właśnie ale, to miałem ale, powiedzieć. Ale cabrio robi robotę. Właśnie to miałem powiedzieć, że cabrio jest super, ale mam praktycznie wszystko, co w cabrio mam w tardze, bo ściągam dach i też mam te promienie słońca, ale tego nie widać, tego silnika. No i to jest dla mnie minus, aczkolwiek cabrio jest super, bo szybko się składa dach, fajnie. Jednak ta linia z tyłu tego auta jest mniej, mniej nadwozia zostaje. To może zaprezentujemy, jak wygląda auto bez. No i wiecie, bądź nie wiecie, że jest to taki słynny guziczek Z, który nam robi nieco głośniej na wydechu i wtedy można posłuchać tego basowego dźwięku. I właśnie, to jest ta różnica, że w tardze nam zostaje tutaj cały dach, a w cabrio mamy tutaj tą przestrzeń taką, jakby ładnie jest to wyprofilowane. No i front podnoszony mamy z guzika tutaj, przy tak naprawdę guzikach od biegów. Możecie sobie zobaczyć, że właśnie podnoszenie przodu będzie tutaj. Patrz, widać, że to nowe, bo nawet plakietka jeszcze nie zdarta, nie? To jest to, co wyróżnia Corvette spośród innych aut. Ono jest dłuższe od Lambo, dłuższe od Ferrari i mamy bagażnik z przodu, który mogliście zauważyć. I z tyłu bagażnik jest tak skonstruowany, że mieści się tutaj pudło. Nie no, żartuję. Mieści się tutaj torba z kijami golfowymi. No, torba z kijami, nie ale, golfa, ale... Jak to mówi kolega z YouTube'a z Krakowa, jak was ogląda, to pewnie wiecie. Dociągi są, panie? Są. No, pozdrawiamy, Grzesiu. No, mamy uderzenie troszkę większe niż w tamtym samochodzie, też z tej samej strony, błotnik uszkodzony, ale myślę, że o, do naprawy, otworzyła się, więc nic strasznego, lampa cała, też się trzyma. Tu bardziej zostało obciążone zawieszenie, oczywiście te elementy w postaci błotnika, tam kawałka drzwi do odratowania. Nie wiem, co z tą maską, ale wiem, że macie kogoś od tworzyw, który by uzupełnił ten róg nieszczęsny. I myślę, że jak najbardziej do odratowania i przelakierowania ponownego ta maska się nada. Uszkodzone sanki, czyli wózek, jak zwał, tak zwał, w różnych regionach się trochę inaczej mówi, więc to musi iść po prostu do wymiany, ale konstrukcyjnie nie widać tutaj jakichś uszkodzeń, które były groźne, tak? No bo konstrukcyjnie jak auto siedzi, no to tak naprawdę mamy pracę z górki. Oczywiście wszystko się da naprawić, nie? Bo to nie jest tak. Są technologie naprawy, o tym tam Sławek wam w różnych waszych materiałach mówił i uświadamia ludzi, że to wstawienie podróżnicy to też nic złego. No, producent po to przewidział jakąś tam możliwość naprawy, więc jeżeli się to robi zgodnie z jego ustaleniami, no to jest okej, jest bezpiecznie. Ale tutaj konstrukcyjnie wszystko w porządku, przynajmniej tak wygląda na ten moment. Będziemy demontować te elementy, to się dowiemy czegoś więcej, ale wszystko na pierwszy rzut oka jest ok konstrukcyjnie. Te amortyzatory, wszystko też pod kątem, nie? Tak, tak, jak trochę, już w takich wyścigowych trochę, autach, trochę nie? Tak, trochę przypomina to zawieszenie z Formuły 1. Ja wiem, że ono jest zupełnie inaczej skonstruowane, ale właśnie chodzi mi o ten kąt, tak? No bo ono jest tradycyjne, żeby tu mi teraz w komentarzach ktoś nie pocisnął, ale faktycznie jest pod ostrym kątem. Normalnie auta mają niemal pionowo McPersony, czyli kolumny z McPersona, a tutaj jest, no nie wiem, ze 45 stopni to tak na oko jest. Czyli co, jak się blacharz chce odstresować, to mu dajesz taki ten kawałek takiego bąbelkowej folii? Myślę, tak robisz? Że to nie pomoże. Nie ma stresu z tymi autami. Zawieszenie, lakierowanie, poprawienie elementów tutaj z tworzywa i będą żyły. Ciekawe, czy odpali z pilota. Nie. Za dobre te samochody kupujesz. Za dobre, no. Tak, tutaj wszystko nawiązuje do tego kolor żółtego, mamy żółte przeszycia. No oczywiście jeszcze mamy do poduszkę kierowcy, ale deska jest cała, to też jest ważne, że nie trzeba będzie jej wyciągać, tylko wypinamy poduszkę, wkładamy pasy z obu stron do wymiany i tak naprawdę pirotechnicznie nie ma tutaj jakiejś filozofii, no ale trochę więcej pracy niż przy tym, bo felgi też ucierpiały, ale z tego co mówiłeś to będą większe, więc tak. Nie ma co się stresować. Krzychu, będziesz zakładał większe koła? Musisz. Musisz, Krzychu, musisz. Hashtag Krzychu, musisz. To co? Co dwie korwety, to nie jedna. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten materiał znajomym, żeby mogli zakupić fajne auto ze Stanów.
Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, piszcie komentarze i co, widzimy się z Karolem w następnych materiałach. Mnie też odwiedzajcie. Odwiedzajcie. Będzie mi miło. Ja cię odwiedziłem, miło cię. Cześć. Dzięki, cześć.